2002 rok, kolejna pielgrzymka. Jestem znów w sztabie, tym razem już bogaty o realne doświadczenia z poprzedniej wielkiej pielgrzymki, o kilka konsultacji. Stałem się konsultantem dla rzeczników policji w Europie, które w państwach, które przygotowywały wizyty papieskie. No, ale też nowe uwarunkowania. Papież dotknięty chorobą, papież starszy o kilka lat, papież mający trudności już z mówieniem, zupełnie inna, także w tym wymiarze pielgrzymka, że dotyczyła tylko w zasadzie jednego miasta i okolic. Kraków, tylko Kraków i najbliższe okolice. Z tego powodu tłumy dziennikarzy, chyba większa, bo ze względu na to, że w jednym miejscu, jedno centrum prasowe, specjalnie hotel, który już miał iść do rozbiórki, jednak przedłużono jego byt i poświęcono na to centrum. I tam znowu ci sami ludzie z Kaju, z Paju, z różnych innych organizmów, które gdzieś współdziałały. Ale wówczas taki smutek przygotowań do tej wizyty wiązał się z tym, że w międzyczasie odszedł biskup Jan Chrapek. Nie było już z nami biskupa Jana. Przez to były trudniejsze te przygotowania. Łatwiejsze przez to, że dotyczyły jednego miejsca. Łatwe z tego powodu, że był świetny, zdecydowany organizator, Kuria Krakowska, świetnie przygotowana, wszystko wiedząca i mająca wszystko w jednym palcu. I świetna policja krakowska, która też tyle kolejnych wizyt przygotowała i w zasadzie miejsca się miały powtórzyć, więc nie było tutaj Wawel, Błonia, Kalwaria Zebrzydowska. No. Natomiast no, był pewien problem. Problem dotyczył że już pojawiła się druga mocna siła na rynku medialnym w Polsce i trzecia, które chciały też, które już dojrzały do tego, żeby transmitować, nie tylko mieć kamery reporterskie, ale także mieć własne transmisje i dochodziło do nieporozumień pomiędzy telewizją publiczną, TVN-em, niekiedy Polsatem, ale głównie ścierały się TVN i telewizja publiczna o transmisję, o możliwość transmitowania, o możliwość transmisji na żywo, coś, co dotąd było oczywiste, już nie było tak oczywiste, kiedy istniały różne podmioty. Telewizja publiczna, taki specjalny czas, tak, urządów jest SLD, telewizja publiczna, no, są u sterów też osoby związane, to jest jeszcze przed aferą Rywina, związane z SLD. Ale też jest grupa ludzi, która w ogóle nie jest zaangażowana w politykę, świetnych, genialnych fachowców. No i jest nowa siła TVN, która też ma już, dorobiła się kadry, jest sprawna, szybka. No i tutaj godzenie tych ludzi bez biskupa Jana, dużo trudniejsze wtedy doświadczyłem, co to znaczy, że bez niego. Zaczęliśmy spotkanie w Krakowie, w tym sztabie medialnym, od wspomnienia biskupa Jana i może to tak dobrze wpłynęło, podziałało dobrze, ta chwila zadumy, modlitwy, ciszy podziałała dobrze na temperamenty. Ostatecznie jednak no, wszystko w zgodzie się odbywało, z małymi jakimiś tam, znowu wizyta powodowała budzenie się dobrych intencji. Tłumy ludzi, przygotowania poszły bardzo sprawnie, wszyscy przygotowani perfekcyjnie, tłumy ludzi, które przybyły do Krakowa i wtedy ten rekord padł
na błoniach 2 miliony ludzi. 2 miliony ludzi, dotąd nie było, w poprzednich w Krakowie nie było, no ale to jedno spotkanie takie wielkie. No i rzeczywiście tłum płynął już nocą poprzedniego dnia. Wszystkie drogi, wszystko było zajęte. Mieliśmy taką utartą tutaj drogę przygotowań, więc wszystko przebiegało bardzo, bardzo sprawnie. Pamiętam, pojawiła się jakaś dla mnie dziwna osoba. Przyjechała dziennikarka z Meksyku. Meksykanka, przedstawicielka jednego ze znaczących mediów katolickich w Meksyku. Wielkiej dobroci, no ale niestety redakcja spóźniła się z akredytacją. Wszystkie miejsca były rozdzielone, te najbardziej atrakcyjne miejsca były rozdzielone. Ona była przedstawicielem największego dziennika katolickiego, więc docierała do największej liczby i to jeszcze w kraju katolickim. No ale pomimo chęci, no żadna redakcja też nie chciała ustąpić z tych, które już dostały przydziały. Mówię o miejscach takich bardzo atrakcyjnych, gdzie można być blisko. Nie o zwyżkach, ale o miejscach atrakcyjnych, gdzie można wejść. Jakaś mała grupa wchodziła razem z papieżem do kościoła, jakaś mała grupa dziennikarzy była zapraszana na dziedziniec kurii, jakaś mała grupa dziennikarzy towarzyszyła blisko papieżowi na zapleczu ołtarza. No, ona nie miała tych akredytacji. Postanowiliśmy jej pomóc nielegalnie na prośbę jednego z biskupów, który wywędrował i teraz jest z Krakowa i teraz jest w Warszawie, wówczas organizatora, który godził też dziennikarzy i godził różne takie trudne sytuacje. Pomagaliśmy jej tak półlegalnie, bez akredytacji, w różne miejsca tam, zabierając ją ze sobą. Ta dziennikarka z Meksyku była bardzo poruszona przemówieniem papieża, kazaniem papieża w Kalwarii. I była poruszona tymi słowami, w zasadzie o tym, że już wszystko powierza, że ludzi w Polsce powierza, że wszystkich i mówi do mnie w jakimś tam łamanym angielsko, hiszpańsko, włosko, jakimś języku, że to testament, że on się tu żegna z wami. No i że ona ma takie marzenie, żeby wejść i pójść do komunii. Jak to załatwić, żeby ona, to już ją nielegalnie wieźliśmy do tej Kalwarii, już tak nielegalnie blisko była, ale żeby teraz są, oczywiście trzeba powiedzieć, że osoby przystępujące do komunii są wcześniej sprawdzane, że to jest grupa, która podejdzie do papieża, przygotowana, tak, no, z względów bezpieczeństwa i wszystkich innych. O, ale jakimś tam nieludzkim wysiłkiem załatwiliśmy, że poszła. I pamiętam, Kasia Kolenda-Zaleska też mówiła, to testament, on się żegna, czyli takie były jakby taka świadomość, że to kazanie jest specjalne, że to kazanie trzeba czytać z Kalwarii. I potem gdzieś mi zniknęła, spotkała się z tym papieżem najpiękniej, jak się mogła spotkać, czyli przez udzielenie komunii. Potem mi gdzieś zniknęła z oczu. Ta Meksykanka mi zniknęła z oczu, tak. Spotkała się z papieżem, a spotkała się z Chrystusem przez ręce papieża. No i zniknęła i gdzieś w centrum prasowym ktoś mi mówi, że tutaj jest dla ciebie jakiś tam podarunek. Idę tam, paczka tych rozmiarów.
jakieś podziękowania tam, po hiszpańsku. I w środku portret Madonny z Guadalupe. No i wszystko. Tak czasem mi przyszło do głowy, że może to właśnie ta z Guadalupe przyjechała. Śladu po niej już potem nie było. Pamiętam taką dramatyczną scenę. Papież, który dla nas już bardzo pomagał nam zrozumieć starość i chorobę, i że to jest coś normalnego. W świecie mediów jest bardzo mało miejsca na pokazywanie starości i choroby, wyłącznie w jakimś tam sensacyjnym wymiarze, ale niepogodnym wymiarze, nie takim, że to jest coś normalnego, co powinno, nie powinno budzić właśnie zdziwienia, napięcia, sensacji. Ludzie młodzi, starzy, piękni, szczupli, wysportowani, grubi i mniej wysportowani, wszyscy obok siebie żyjemy. I ten świat wyczyszczony z takich ludzi jest sztucznym światem. I ten papież, który swoją starością i swoją chorobą jakby pokazywał, że nie, że tak nie jest, że jest pełnoprawnym, że zazwyczaj się tam macha ręką, tak? Babcia coś tam mówi, dziadek coś tam mówi tam. I się śpiewa głupoty, śpiew głupoty, tak, tam 100 lat niech żyje nam i już go się nie słucha, tego starego w rodzinie tam coś opowiada. To tutaj to zasłuchanie się w słowa starego, chorego człowieka, to też gdzieś tam żal pamiętam u mnie, że tak nie zdążyłem się zasłuchać w słowa swojego dziadka i miałem mądrego dziadka, ale chyba też, kiedy bardzo już chorował i był stary, raczej paplałem mu, że będzie żył jeszcze 100 lat i głupoty różne, że będzie zdrowy, zamiast posłuchać, co miał mi do powiedzenia. Za dużo paplania. I tak patrząc na papieża, żałowałem, że przecież mogłem wysłuchać tego swojego dziadka. I wielu ludzi, tak jak rozmawialiśmy z dziennikarzami, tak gdzieś nagle sobie przypominało, że ma kogoś starszego w rodzinie i że może rzeczywiście po tej pielgrzymce to pojadę i trochę pogadam. A nie, że powiem mu, no co tam słychać, dziadek, no 100 lat będziesz żył. I wszystko, co miałem do powiedzenia i do posłuchania. Ta choroba gdzieś tam się odciskała też takimi doświadczeniami. Jest taka grupa dziennikarzy. Najczęściej to są fotoreporterzy, ale też dziennikarze. Najbardziej atrakcyjne miejsce jadą razem z papieżem w samochodzie przed, albo tuż przed najczęściej, albo za, najczęściej przed samochodem papieskim. Przyjeżdżają z nim razem na zaplecze ołtarza i te zdjęcia są z dużej bliskości, świetne, no bardzo, wszystkie redakcje się biją o to, żeby mieć takie miejsca, zwłaszcza jak jest mało tych punktów wizyty, a teraz tak było, no to wszyscy się bili. No i przyjechaliśmy na zaplecze ołtarza w Krakowie na Błoniach i wyskakują z tymi długimi lufami i cały czas słychać trzask i teraz szykuje się ten moment, no papież nieporadny, więc na takim wózku jakby ściągany, sprowadzany z tego samochodu. Taka scena bardzo intymna dla człowieka chorego. No i co możemy zrobić? Możemy poprosić tylko tych fotoreporterów, panowie, przerwijcie zdjęcia. No i gdybym taką rzecz powiedział gdzieś na miejscu zdarzenia kryminalnego, to tym bardziej by wszyscy fotografowali. Ale w tym momencie wszystkie lufy poszły w dół. Jakby się w redakcjach dowiedzieli, że oni przestali fotografować, to dostaliby po uszach. A jednak było coś więcej w tej pracy, że decydowali się nie fotografować, uszanować ten moment. Taki trudny dla każdego człowieka chorego. Tak? Są momenty, w którym należy mu się szacunek, intymność, i które nie powinny być podglądane. Papież wówczas
rzeczywiście wiele osób miało taką świadomość, że się żegnał. No jakoś tam przyszło mi się pożegnać, bo zawsze na koniec takiej wizyty na dziedzińcu, akurat tam piękny klimat na dziedzińcu Kurii, spotkaliśmy się, to grono ze sztabu policji, biura ochrony rządu, spotkaliśmy się z Janem Pawłem II, żeby znalazł czas, żeby każdemu z nas tam rękę podać, i wierzący klękali, niewierzący albo ludzie innych wyznań na stojąco, ale był taki moment takiego pożegnania. No i nie wiedziałem, że myślałem, że znowu przyjedzie. Nie wiedziałem, że wtedy się w ogóle żegnam. W ogóle się z nim żegnałem. Wszyscy pracowaliśmy tam ponad jakąkolwiek normę i ani w sztabach policyjnych, ani w redakcjach, ani wśród dziennikarzy nie było widać jakiejś takiej sytuacji, że no, tu się kończy moja praca, tak? Tylko wszyscy chcieliśmy więcej, tak? Dziennikarze chcieli więcej, my chcieliśmy więcej dać. To było nic nadzwyczajnego w tym nie było, że takie sytuacje i takie spotkania budzą w ludziach to, że daje się bezinteresownie więcej i niczego nie oczekując jakby w zamian za to. Często też ludziom zwykłym pomagając, bo tam gdzieś na tych wigrach to... no, czy możemy być bliżej papieża? No to jasne, że ile można pomóc, tyle można pomóc, bo ja jeszcze nigdy nie widziałem papieża. No dobrze, no to proszę. Jakieś tam tego rodzaju sytuacje, te, które się mieszczą w regułach, w jednej regule, której nie przekraczaliśmy, czyli w takiej regule bezpieczeństwa, tak, żeby nawet jeśli ktoś zostanie, i ja wiem, że to jest nielegalne w znaczeniu, że nie ma odpowiednich identyfikatorów, no to i tak oczywiście zostanie sprawdzony i tak pod względem bezpieczeństwa zostanie przez nas sprawdzony, czy nie ma niebezpiecznych przy sobie narzędzi. To jasne, takiej reguły nie wolno nigdy łamać. Natomiast jeśli one są wszystkie spełnione, jeśli wszystkie te reguły są spełnione, to w tych granicach można pomóc. Czyli w każdej pomocy też oczywiście była granica bezpieczeństwa Jana Pawła II. To było naszym pierwszym nadrzędnym obowiązkiem i tutaj i to wyznaczało tę granicę pomocy. Ale pomiędzy tym bezpieczeństwem a taką sytuacją, bo służby takie jak policja czy BOR bardzo często, niektórzy na szczęście, nieliczni dowódcy, rozumują w taki sposób, że najbezpieczniej będzie, jak tu w ogóle ludzi nie będzie. Tak? Sam papież do pustej sali przyjdzie, czy na pusty plac, to by było najbezpieczniej. I bardzo często tłumaczyliśmy takim nowo upieczonym dowódcom, że my wiemy, że pan w ogóle by tu nie chciał dziennikarzy i w ogóle by pan nie chciał ludzi tutaj w tym miejscu, żeby było bezpiecznie. I każdemu VIP-owi będzie najbezpieczniej w jego pokoju z zasłoniętymi szybami pancernymi. Ale papież nie jest tego rodzaju VIP-em, tak? Papież się chce spotykać z ludźmi. Papież chce się spotykać poprzez media z ludźmi, więc teraz należy pogodzić jego bezpieczeństwo z tym umożliwieniem spotkania z papieżem. No to jest do wytłumaczenia opornym dowódcom. Natomiast tu polska policja miała szczęście. Pierwszy, ten w 99 roku, to generał Wachowski, wielkiej kultury i bardzo otwarty na media dowódca, a drugi dowódca operacji to generał Padło, też podobnej kultury i otwartości człowiek, więc jakby
Nie miałem z tym problemów na tych najwyższych szczeblach i jeśli były problemy na niższych, to zawsze mogłem się odwołać do tego głównodowodzącego, którego byłem swego rodzaju asystentem do spraw kontaktów z mediami. Zazwyczaj uzyskiwałem decyzję pozytywną, no chociażby tak jak w dopuszczeniu tej Meksykanki do, po sprawdzeniu oczywiście, do przyjęcia komunii z rąk papieża. Pielgrzymka papieska otwierała ludzi poza takim tłumaczeniem w pierwszej, kluczowa była faza przygotowań, żeby w fazie przygotowań wszystkim wyjaśnić, jak, dlaczego ci dziennikarze tu są i czemu służą, że służą też spotkaniu papieża z ludźmi i że w efekcie suma ludzi, która obejrzy transmisję i wysłucha rozgłośni radiowych, przeczyta w gazetach, no jest nieporównywalna ta suma ludzi, która w ten sposób się spotka z papieżem, z tymi, którzy przyjdą na plac. Że naszą troską nie są tylko ci, którzy przyjdą na plac, ale są także ci, którzy będą siedzieli przed telewizorami. W tym sensie, żeby pomóc dziennikarzom naszą troską. Dalej to już jest troska dziennikarzy i redakcji. No i jeśli to dowódcy wiedzieli, to na tym polega zarządzanie, czy na tym polega przywództwo, że stawiasz cele, a dalej to już wymagasz, żeby organizacja realizowała te cele i pilnujesz, żeby realizowała te cele. To dalej już było prosta droga, jak już wszyscy wiedzieli o tym. Czy zdarzyły się jakieś wpadki z policjantami? Chyba nie, właśnie nie. Tak jak sobie przypominam, jedna tylko jakaś zabawna historia. Ktoś przewrażliwiony zwrócił uwagę, że na rynku w Krakowie jest jakaś w skarbonce jakieś druty wystają i że to może być bomba. Papież miał tamtędy przejeżdżać. Panika, zmieniono trasę, tam pirotechnicy wyciągano. To się okazało, że to była rzeczywiście skarbonka, tylko miała jakieś tam elektryczne czy elektroniczną obsługę, już teraz nie pamiętam. W każdym razie było to, należało to do urządzenia, tak, i że była to zupełnie niepotrzebna panika. Uśmialiśmy się. Choć w świat poszły moje relacje do różnych telewizji i polskich, i na świecie, i Darka Nowaka, rzecznika z Krakowa, że no sprawdzamy, tak. Dzisiaj po latach się śmiejemy z tej skarbonki. To jedyne takie zagrażające bezpieczeństwu papieża. Oczywiście były wcześniej informacje, o których nie przekazywaliśmy mediom. Zawsze się sprawdza przyjeżdżających ludzi, którzy są na listach Interpolu, czy się wybierają ludzie z organizacji terrorystycznych do Polski, czy jest jakiś ruch. No i tu czasem się pojawiały jakieś groźne informacje, że gdzieś tam zaczyna się jakaś policja na świecie poprzez Interpol informuje, że są bilety zamówione do Polski, że jakieś takie historie, tak. Nie mogę ich oczywiście ujawniać, dlatego że dalej są tajemnicą, ale wtedy tak. Czy w czasie pielgrzymki, czy w czasie trwania pielgrzymki raz tylko pojawiła się taka informacja, że może coś się stać, że gdzieś jest jakieś ostrzeżenie ze strony innych policji na świecie. To było które? Kiedy pierwszy? 99? 99. W czasie drugiej też, w 2002 też się pojawiły takie informacje ze strony zachodnich służb, takiego zagrożenia. No była panika po 11 września, tak? Więc się pojawiały takie informacje. Gdzieś w Polsce się pojawiały, był taki smętna taka postać, to opisywana w mediach, człowieka, który jakieś takie dziwne imię nosi i tam ciągle wygrażał, że jakąś bombę, zwłaszcza na Jasnej Górze, chciał te bomby podstawiać, więc no, oczywiście tak, był zawsze zatrzymywany z powodu tych gruźb. To jest ciekawe, że w tych dniach te miasta, w których był papież, pomimo napływu z zewnątrz wielu osób, biorąc pod uwagę liczbę przestępstw na 100 tysięcy mieszkańców, bo to jest taki wymierny, wtedy można porównać te miasta ze sobą,
No, były to najspokojniejsze dni, najbezpieczniejsze dni w historii tych miast. Rzeczywiście przestępczość spadała niemal do zera i tutaj wiele, wiele pewnie się działo, wiele się pewnie działo. No, było nasycenie dniem i nocą, tak, policją na ulicach, więc... Ale to nie tylko to, tak, ale to nie tylko to, to nie tylko jakieś takie prewencyjne przeciwdziałanie, ale także to, że wówczas zmieniała się ta atmosfera w tych miastach i że te wszystkie PRL-owskie tam o tym, że się ludzie pogniotą, albo że coś się stanie, albo że nagle będzie wysyp złodziei kieszonkowych, no to oczywiście to śmieszne. Tutaj najwięcej problemów, takich realnych problemów, to są zaginione dzieci, tak? Nie zaginione w znaczeniu, że w ogóle ginęły, tylko że się zaplątały, tak? I był specjalny zawsze namiot czy namioty, taka tymczasowa izba dziecka i tam rodzice wiedzieli, gdzie po mszy było zawsze ogłoszenie, że tam można te dzieci odebrać i wszyscy wiedzieli, że to można zrobić. No i omdlenia z powodu upału, to też normalna rzecz, że są ludzie, którzy źle, jedni lepiej, drudzy gorzej znoszą ten upał i też tego nie było wiele, więc takich realnych zagrożeń bardzo niewiele.